Dzień dobry, to jest, a raczej dobry wieczór. Drugi film z serii o dzisiejszym naszym, o zadaniach, które żeśmy rozwiązywali na dzisiejszym naszym spotkaniu. Jeżeli ktoś śledzi tą naszą serię, to wie, że na ogół rozwiązujemy po trzy zadania na spotkanie, ale tym razem rozwiązaliśmy więcej, bo miałem zastępstwo w tej samej klasie i poświęciliśmy je także na rozwiązywanie zadań. Dobrze, starym zwyczajem się zminimalizuję. O już. No i mamy takie zadanie, które jest jakby podobne do tego, które rozwiązywaliśmy tutaj, tak? Tutaj było to zadanie o gęsiach, pamiętacie? No a tu jest zadanie o jajkach. No i tak jak tu wykryliśmy pewną regułę, która pozwalała nam obliczyć, ile gęsi nadlatywało na poprzednie jezioro. Mianowicie no dwa razy tyle, ile poleciało dalej, plus jeszcze jedna gęś. Tak możemy skorzystać z tego tutaj, bo to zadanie jest bardzo podobne. No jeżeli ostatni kupujący kupił 10 jajek, no to gospodyni w koszyku musiało pozostać przed poprzednim kupującym, no, dwa razy więcej plus jedno jajko, czyli 21 jajek. No to się zgadza, dlatego że 21 jajek, ten drugi kupujący kupił połowę, czyli 10,5 plus jeszcze jedno jajko, czyli 11 jajek. No a z 21 jajek 10 zostało w koszyku i te 10 jajek kupił ostatni, trzeci kupujący. No i na tej samej zasadzie pierwszy kupujący w koszyku, który przyniosła gospodyni na targ, czy bazarek, czy targowisko, no musiało być 43 jajka, to znaczy dwa razy 21 jajek, które zostały po pierwszym zakupie, po pierwszym kliencie, plus jeszcze jedno jajko. No i to się zgadza. Jak były 43 jajka, to pierwszy kupujący kupił 43 na 2, to jest 21,5 jajka i jeszcze pół jajka, czyli 22 jajka. No z 43 jajek, jeżeli pierwszy z nich kupił 22, to zostało 21 jajek dla pozostałych kupujących. No i tak jak zauważył Tomek, chyba to jest ciekawe, dlatego że łatwiej jest rozwiązać to zadanie, jeżeli wcześniej rozwiązaliśmy zadanie o gęsiach. Więc jakby coś w tym jest interesującego, że jakby te dwa zadania jest rozwiązać w sumie łatwiej niż to drugie na początku. A ostatnie zadanie, którym żeśmy się zajęli, to wyjątkowo uroczy taki rebus. Można powiedzieć, no mamy do czynienia ze stołem, kotem i żółwiem. No i jeżeli żółw stoi na stole, to od szczytu żółwia, skorupy żółwia do końca ucha kota mamy 130 cm. Jeśli zwierzęta się zamienią miejscami, to od końca ucha kota do szczytu skorupy żółwia, tak jak tutaj, jest 170 cm. No i pytanie jest, ile centymetrów ma stół, wysokości ma stół. No i można to oczywiście zapisać równanie i rozwiązać, ale zabawne jest, że można to zrobić też w taki sposób, że postawić te zwierzęta, te w myślach oczywiście, postawić te stoły jeden na drugim. Tak? Tutaj widać jednego żółwia, ale powiedzmy, że dwa żółwie stoją obok siebie. Tak? No to zgodnie tam z pierwszym zadaniem, z pierwszym rysunkiem to jest 130 cm, zgodnie z drugim to jest 170 cm, czyli razem 300. No i widać, że te 300 cm to jest od końca ucha kota stojącego na podłodze do końca ucha kota stojącego na drugim stole. No to w takim razie możemy jakby przesunąć tą miarę, ten nawias klamrowy, to się tak nazywa, taki wygibas, możemy przesunąć w dół. Dokładnie o wysokość kota, tak? Przesuniemy w dół o wysokość kota, no to zostaniemy
z wysokością dwóch stołów. Dwa stoły mają wysokość dwóch stołów to jest 300 cm, czyli jeden stół ma 150 cm i takie rozwiązanie bez układania układów, bez układania równań, moim zdaniem ma mnóstwo uroku. I to już wszystkie zadania, którymi żeśmy się dzisiaj zajmowali. Dziękuję bardzo.